Przed momentem zakończyło się spotkanie towarzyskie między polską reprezentacją a reprezentacją Finlandii. Zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu. Polska-Finlandia, czyli spotkanie towarzyskie przed tym ważniejszym meczem z Włochami w Lidze Narodów i jeszcze innym ważniejszym meczem również w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie zakończone wynikiem 5-1. Po trzech golach w pierwszej połowie Kamila Grosickiego i dwóch Piątka i Milika. Jak pomyślę sobie o meczu Polska-Finlandia jakimś z przeszłości, no to przypomina mi się oczywiście ten ostatni mecz z Finami z Wrocławia z 2016 roku i to również był mecz towarzyski, gdzie wygraliśmy 5-0. No to głównie przypominam sobie spotkanie z Finlandią w 2006 roku w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2008. Tamto spotkanie było rozgrywane w Bydgoszczy i Polska przegrała je 1-3. Pamiętam, że gola w 90 minucie strzelił Łukasz Garguła i były to początki Leo Benhakera. Kto by się spodziewał, że później tak dobrze pójdzie mu w tych eliminacjach, bo awansowaliśmy oczywiście. Natomiast to spotkanie, no to klasyczne spotkanie towarzyskie i pomimo tego, że był to mecz z jakąś tam, no ktoś by powiedział Finlandią, no to jednak można dostrzec bardzo dużo pozytywów, bo zaprezentowali się dzisiaj bardzo dobrze dwaj zawodnicy, którzy są głównymi bohaterami ostatnich hitowych transferów z polskiej ligi do Brighton. Mam na myśli tu oczywiście Michała Karbownika i Jakuba Modera, którzy dzisiaj zagrali naprawdę nieźle. Moder to nawet zanotował asystę przy drugim golu Grosickiego, bo tutaj właśnie muszę wspomnieć, że Kamil Grosicki zanotował klasycznego hat-tricka w pierwszej połowie, strzelając trzy bramki, ogólnie zaprezentował się świetnie. A jeszcze wracając do Karbownika, no to on również zaprezentował się świetnie. Przez całe spotkanie stwarzał duże zagrożenie, bardzo pewnie czuł się z piłką i jak na jego pierwsze kroki w seniorskiej reprezentacji, no to czekam na więcej. I pierwsza połowa zakończyła się pewnym wynikiem 3-0. Finowie nie stworzyli sobie za dużo sytuacji, a tak naprawdę te sytuacje, które sobie stworzyli, no to tworzyła je reprezentacja Polski tak naprawdę, bo tylko głównie po błędach naszych stoperów, głównie pamiętam, że Bednarek popełnił taki błąd, gdzie mogła polska kadra stracić bramkę, natomiast zaraz po tym błędzie szybko się zrehabilitował i nawet odzyskał piłkę i nie pozwolił napastnikowi reprezentacji Finlandii nawet oddać strzału. Więc pierwsza połowa stała pod znakiem Kamila Grosickiego głównie. No, popisał się hat-trickiem, 3-0 do przerwy. Polska reprezentacja grała ładnie, ofensywnie, konstruktywnie. W ogóle te akcje były przemyślane, chłodna głowa, miło się na to patrzyło. Natomiast druga połowa była już nieco bardziej chaotyczna. Mam wrażenie, że głównie ze względu na zmiany, które zostały wprowadzone, bo na boisku mieliśmy potem, mam nadzieję, że się nie pomylę, wszedł Bochniewicz, Krychowiak, Klich, Czerwiński i Pietrzak. Jeśli kogoś pominąłem, no to przepraszam. I wydaje mi się, że właśnie wtedy polska reprezentacja zaczęła... A Jóźwiak jeszcze wszedł, Jóźwiak. Przepraszam, że tak wyskoczyłem. Polska kadra grała trochę bardziej chaotycznie, bo wydaje mi się, że te zmiany wprowadziły nieco zamieszania. Straciliśmy bramkę. Pomimo tego, że Finowie praktycznie w ogóle nie grali w tym spotkaniu, to straciliśmy bramkę i też miałem takie spostrzeżenie, że w pierwszej połowie głównie Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, czyli duet naszych napastników, no nie byli widoczni. Nie wiem, czy tylko ja miałem takie wrażenie, miałem odczucie, że nie było ich na boisku, pomimo tego, że Milik w pierwszej połowie nawet zanotował asystę. To jednak nie byli zbytnio widoczni, natomiast w drugiej połowie już się to zmieniło, gdyż obaj strzelili po bramce i no kamień z serca na pewno im spadł, bo czekali na to przełamanie w polskiej reprezentacji. I naprawdę, podsumowując to spotkanie, 5-1, znowu strzelamy 5 bramek Finom. No, był to mecz towarzyski, natomiast no też nie aż tak wysoko notowanym rywalem. Natomiast no, trzeba doceniać, trzeba się cieszyć z tych najmniejszych iskierek nadziei, bo nawet no, Finowie grali rezerwami, tak? Ale my też graliśmy w pewnym sensie rezerwami i debiutantami. Także
Duży plus, bo Polacy grali dzisiaj w taki sposób, jakby tym składem, no grali już chociażby 20 meczów. Wyglądali na dość zgrany zespół. Więc przejdźmy do plusów zawodników tego spotkania, bo ich trochę było. Przede wszystkim oczywiście Kamil Grosicki, czyli man of the match, hat-trick klasyczny, rzadko się to zdarza. Na pewno Michał Karbownik, który pokazuje swoją pewnością siebie, że czeka go, mam nadzieję, świetlana przyszłość. Jakub Moder, który dzisiaj zagrał również jak profesor. Wydaje mi się, że zagrał w tym meczu nawet lepiej od Krychowiaka. Na plus w reprezentacji Polski również zagrał nasz bramkarz, czyli Bartłomiej Drągowski, który no, to co miał, to no, nie, no, powiem inaczej. Nie miał zbyt dużo szans do bronienia, natomiast to co miał, no, to głównie wyłapał, bo ten gol stracony na 1 do 4, no to tam zbytnio szans na obronę nie miał. Plus również leci do Jakuba Modera, chociaż nie wiem, czy już go nie wymieniałem. Jakub Moder i Bartosz Bereszyński, który no, w pierwszej połowie był ostoją defensywy i również ofensywy, bo potrafił wyprowadzać nawet całkiem groźne akcje. No i wyróżniłbym, bo muszę wyróżnić nasz duet napastników Piątek Zagola oraz Milik, który wydaje mi się, że był najmniej widoczny z tych wszystkich zawodników, których właśnie wymieniłem, ale no, zanotował dzisiaj asystę i bramkę, także no, musimy go pochwalić i musimy go wyróżnić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Następne spotkania polskiej kadry to, tak jak mówiłem, Włochy, Widzę Narodów i Bośnia i Hercegowina. I widzimy się właśnie tam.